Bardzo się cieszę, że możemy porozmawiać i myślę, że zacznę od pytania, które pewnie często słyszycie w stosunku do tego serialu. Czy pamiętacie, co robiliście w lipcu 1997 roku? Może powinniśmy wciskać taki guzik Domek, który będzie za nas odpowiadał na to Zabiędę. pytanie. Ale jeszcze w ogóle nie naszym głosem, tylko tym komunikatorem Iwona, czy jakoś tam. <grym> I może teraz możesz odpowiedzieć za naszą dwójkę. Okej, okay. z Dawaj. racji, że już wiemy, co robiliśmy w tamtym czasie, więc ob oboje byliśmy na koloniach. Nie na tych samych, ale byliśmy na koloniach, w miejscach, gdzie ja nie widziałem powodzi i nie wiedziałem, że powódź jest. Jak wróciłem z takiej kolonii, mama moja była przerażona, bo też takie czasy były, że nie było do końca wiadomo, co się z własnymi dziećmi dzieje na koloniach. Natomiast Aga była na kolonii, na której w zasadzie też doświadczyła tej powodzi bezpośrednio. Tak. Tomek był w Czechach, ja byłam w Nowej Białej, a tam wylała białka Tatrzańska dokładnie. Już wiem, że pewnie nie. Przynosiliście wspomnień z tamtych czasów na wasze role, ale jest jedna rzecz, która mnie zauroczyła, bo przecież graliście już wcześniej razem w filmie Chemia. Więc w tym wypadku, hmm. oczywiście, że muszę zapytać, jak ta wcześniejsza współpraca, która jakby była filmem emocjonalnie intensywnym, pomogła wam w budowaniu relacji pomiędzy tymi bohaterami, które są powiedzmy niełatwe. Znaczy, też spotkaliśmy się później po chemii, jeszcze przecież w filmie Demonu, Marcina Awrony. Tam też mieliśmy. Swoje, swoje przygody. Czyli znaczy, ja mam akurat tę przyjemność, że, że mówię o przyjemności grania z partnerem, który absolutnie wie, co ma grać, jest prawdziwy, jest czujny i słucha. Mówię cały czas o adze, oczywiście. I dla mnie to było przyjemne znowu się spotkać, bo to jest zawsze przyjemność pracować z ludźmi, których się ceni. Kochany jesteś. I masz rację, ja mam to samo, to samo do powiedzenia, jeśli chodzi o ciebie. Pracujemy się z Tobą wspaniale i to jest jakaś wielka, naprawdę radość współpracować z kimś, kto y, odbija piłeczkę y, i można jakby ciągnąć długie sety po prostu bez wypadania tej piłeczki po prostu poza stół. Poza tym relacja, którą wypracowaliśmy i która trwa już od jakiegoś czasu, myślę, że zawsze pracuje w momencie, kiedy robimy coś razem, a to, co zrobiliśmy razem w chemii, było na tyle intensywne i wydaje mi się, że emocjonalnie nas łączące na zawsze, że trudno się tego pozbyć i dobrze, że trudno się tego pozbyć, ponieważ to tak jak mówię, cały czas jeszcze nasyca to, co robimy dalej. Tak pytałam o to ponowne spotkanie, bo też jakby już mieliście w międzyczasie pracować okazję z Janem Cholubkiem, i tu jest taka myśl, która zawsze mi świta z tyłu głowy filmowy nepotyzm w cudzysłowie niekoniecznie zawsze oznacza coś złego, bo mam wrażenie, że dzięki temu lepiej się wam wszystkim razem pracuje i szybciej, że tak to ujmę, więc słyszałam też, że dzięki serialowi Wielka Woda podjąłeś pracę w następnym projekcie z tym samym reżyserem. Co najbardziej Was zainteresowało, ujęło w Wielkiej Wodzie. Ja chyba jeszcze raz się wiem, że zrobiłaś cudzysłów do tego nepotyzmu. Natomiast y, jest to chyba najdalej od nepotyzmu. To jest raczej y, taka szczera miłość i, i obopólna fascynacja, bo, bo to chyba też na tym trochę polega. My chcemy u niego grać i lubimy u niego grać, a on chce da dalej z nami pracować, pomimo tego, że już z nami pracował. Więc wydaje mi się, że się coś takiego wykształciło y, poza taką miłością, szczerą, naj, naj, najzwyklejszą między ludźmi. To to gdzieś to, 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 to ja to nazywam fascynacją też, nie? A ja cały czas jestem zafascynowany tym, jak on się porusza na planie, jak on daje uwagi, jak on myśli o scenariuszu, bo tutaj wiemy dobrze, że zresztą świetny scenariusz i świetny materiał da, 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 dali nam Kasper, Kasper i, i Kinga. Natomiast jakby dalej nad tym jeszcze pracował Janek, nad tym pracował też Bartek. Ale jakby o Janku rozmawiamy, bo tutaj pracowaliśmy, więc to są jeszcze dodatkowe jakieś takie uwagi. To, jak on myśli filmowo, jak on myśli o tym, co będzie właśnie dla tych bohaterów dobre, jak ci bohaterowie mają być jeszcze bardziej ciekawi, mnie to fascynuje, dlatego to też jest dla mnie ciekawe, że, że mogę się znowu spotykać. A jeżeli on chce dalej ze mną się spotykać, no to ja w ogóle dwoma rękami jestem na pokładzie. Tak? Tak, no tutaj trudno coś jeszcze więcej uzupełnić, poza tym, że faktycznie Janek jest taką osobą poza ogromną sympatią, miłością, i tym, że faktycznie um, czujesz się na planie świetnie i wiesz, że wszyscy się czują na planie świetnie, ponieważ on docenia wszystkich, każdy pion i każdy czuje się ważny i to jest taka, taka bardzo piękna, jakieś takie podmiotowe otwarcie na, 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 na wszystkich. To sprawia, że sami siebie zaskakujemy, ja mam takie poczucie, że on ma takie narzędzia, które uruchamiają we mnie coś, o co bym się nie podejrzewała. Dlatego traktuję też to spotkanie z nim zawsze bardzo rozwojowo. I jeszcze chciałam tylko dołożyć do tego taką rzecz, która trochę może nie jest o samym Janku ale o tym, że, że akurat ten projekt bardzo jest ważny, żeby pamiętać również o, o Bartku Ignaciuku, który równie mocno, intensywnie pracował i, i też dawał możliwości i atmosferę. Więc... Tak, ale zawiesiliśmy się, bo... bo tak, 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 ja rozumiem, ale... Pytanie, o Jarka, wyprzedzacie nie? moje pytanie, ponieważ A, no, też być. miałam okay. pytanie o Bartka Ignaciuka, ponieważ kwestia tego, że mamy reżysera formatu, ale także reżyserów poszczególnych odcinków jest zajmująca, bo jeżeli coś się E, robi się teoretycznie autorsko, ale jednak bierze w tym udział większa grupa ludzi. Oczywiście, że ja bym chciała wiedzieć, e, jak to technicznie przebiega i jak wpływa na waszą współpracę, bo to nie jest tylko jedna centralna, powiedzmy, sterowana wizja, tylko różne osoby, które dokładają z siebie różne cegiełki. Tak, znaczy ja, ja może powiem o jednej anegdocie z planu, która, e, która była związana akurat z Bartkiem i Ignaciukiem. A, a ja pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, tak jak zresztą trzy lata chyba już temu, pierwszy raz się spotkaliśmy z czymś takim jak pandemia mhm. koronawirusa, więc wszyscy filmowcy Drżeli nad, wiadomo, że w innych zawodach również drżano, ale tutaj drżeli, drżeliśmy, czy, czy, czy udźwigną się niektóre projekty, no bo to jest często strata pieniędzy, kiedy nie, może, nie mogą odbyć się zdjęcia z, jakich, z jakichś powodów. W pewnym momencie, pomimo że się mocno trzymaliśmy w czasie Wielkiej Wody, to jednak nagle zdarzyło się pod koniec, pod koniec zdjęć, że. Że się wysypało wszyscy. Ba, wszyscy się zaczęli wysypywać. My z agą się nie wysypaliśmy. Tak, chyba, a to ale było tak takie... naprawdę wszyscy byli po prostu mieli. Tak. I Janek kolubek się też chyba nie wysypał ostatecznie. Ale był taki nie... moment, że wysypał się Bartek Ignaciuk oraz Bartek Kaczmarek, czyli autor zdjęć w całości. I pierwszy raz spotkałem się z czymś takim, że byłem reżyserowany przez reżysera, który był przyczepiony do statywu oświetlaczy. Na jeżdżący, jeżdżącym tak. na takim ekranie, na tablecie. Tak I, samo jak operator. I operator też, też tak ustawiał światła, więc to było wspaniałe. Oni mieli jakiś rzut do, do swoich domów, do swoich mieszkań i jakoś przesyłano ich obraz. No i tak byłem reżyserowany, to się pierwszy raz z czymś takim spotkałem. To było bardzo ciekawe. Tak, <laughs> ale dopowiem jeszcze do tego, co Ty mówisz, bo to też jest charakterystyka Bartka Ignaciuka, ponieważ to jest człowiek, który ma bardzo wysublimowane poczucie, humoru, który jest takim dosyć niespotykanym poczuciem humoru, ponieważ jest też zawarte jakby w poszukiwaniach wizualnych, w sensie w plastyce pewnego rodzaju, w jakichś tak naprawdę żartach wizualnych i on pierwszy raz jak się pojawił na tym ekranie, to on tam włożył coś, co nie było nim ale jakąś taką bardzo śmieszną, przez niego zrobioną pacyną. W związku z tym przez chwilę byliśmy reżyserowani przez pacynę, która miała tak naprawdę <grym> tylko głos, głos Bartka. Y tak, więc y i oni też właśnie różnili się jakby w tych sposobach, że, że Janek ma inne narzędzia do tego, żeby wyciągać pewne rzeczy z aktora, natomiast Bartek też kładzie y y y y bardziej interesują go jakieś takie trochę inne rewiry y y i trochę inne karty, dzięki, nim można, dzięki niemu można odsłaniać. Ja mam taką jakby zagwostkę techniczną. Jestem ciekawa, bo, no bo tam jednak było trochę wody na tym planie. Czy mieliście przemoczone paluszki i czy to powodowało dyskomfort oraz bardzo mnie to interesuje, czy długo ćwiczyliście markowanie ciosów? No. <głosy> <głosy> nie, nie ćwiczyliśmy długo markowania ciosów. To było tak naprawdę byliśmy tamtego dnia. Yy, kiedy kręciliśmy scenę, o której mówisz, już spóźnieni i e, mieliśmy bardzo mało czasu, w związku z tym to po prostu zostało zrobione bardzo szybko i e, mieliśmy wspaniałych kaskaderów. Cios z naturalnej to, miłości. <laughs> wciąż, Dokładnie, wciąż, też wciąż. super kaskaderzy, którzy gdzieś tam nam pokazują po prostu technicznie, co jak zrobić, więc tak. A druga sprawa, były oczywiście przemoknięte paluszki i zmurszałe, natomiast jakby pion kostiumów doskonały, wspaniały, jakby zapewniał nam zawsze opiankowania. W związku z tym, przy tych scenach, w których się moczymy w wodzie, zawsze najpierw się wbijaliśmy w pianki, dopiero potem dostawaliśmy kostiumy rozmiarów większe, i, i, i tak to wyglądało. Chociaż z, z, z punktu widzenia technicznego, e, rzeczywiście było to czasami e, też dla mnie pierwszy raz, e, że, że na przykład miałem scenę, kiedy muszę wejść do wody i wyjść z, przez wał. Nie udać się do prosektorium, na przykład miałem taką sekwencję, a krąciłem ją chyba z cztery dni w różnych miejscach, w różnych lokacjach, bo tutaj chwilę to był tylko basen z wodą, że musiałem mokry przekraczać jakąś, jakąś po prostu sztuczny wał, usypany z trzech worków, ale później prawdziwy wał musiałem przekraczać, a później musiałem z prawdziwej wody wychodzić, albo później do prawdziwej wody wchodzić, bo po prostu to, co. Co my już widzimy finalnym efektem, jest połączeniem oczywiście komputerowym bardzo wielu różnych dni zdjęciowych. I, i, i czasem właśnie jedna sekwencja zajmowała cztery dni zdjęciowe. I cały czas byłeś mokry, tak naprawdę na jeden moment bycia mokrym, więc to też było fajne. Jest jedna rzecz, której strasznie Wam zazdroszczę, bo spotkaliście na planie panią Annę Dymną. Gdybym mogła was poprosić, żebyście opowiedzieli, jak się z nią gra, bo mi się wydaje, że z niej emanuje ciepło i dobroć, nawet jeżeli nie gra kogoś szczególnie zadowolonego z życia. Tak. To prawda, to prawda. Ona jest, yy. Tomek zna Annę dużo bardziej, ponieważ to była Twoja pani profesor, wykładowca, no pani ona, profesor. Ona, ona mnie uczyła prozy na pierwszym mm. roku, także... Ja z nią mam... My się bardzo dobrze znamy, bardzo się lubimy, także ja mam tysiąc anegdot, ale to jest za, za mało czasu, żeby... Jak kiedyś będzie jakiś program o Annie Dymnej, ja bardzo Tomka. się zgłaszam. i <laughs> Mogę kilka opowiedzieć historii. Ale rzeczywiście, ciepła osoba, miła, dobra. To sam fakt, że zajmuje się dziećmi, które potrzebują trochę więcej czułości i opieki. Robi te koncerty od lat. Jest taką też działaczką społeczną. Myślę, że źli ludzie. Bezinteresownie takich rzeczy nie robią. Tak. A propos robienia rzeczy, jest jeszcze coś, co zrobiło na mnie wrażenie. Te sceny, w których, grasz, jeżeli dobrze rozumiem, po niderlandzku. Wiem, że w szkole mówiłaś, że masz mamę szwedkę, ale jak tutaj wyglądała kwestia tych dialogów? Y, te, y, tak, to z, z mamą szwedką to był nieśmieszny żart. Nie! Z <laughs> tymi ale. Y, no co? Rozmawiaj Zbyt z, poważnie z, z, <laughs> y, Co? Ten, ten holenderski, niderlandzki, to jest. Y, ja y, po prostu tak dziwnie zapamiętuję w ogóle tekst. Mhm. Dziwnie to znaczy, że zawsze sobie rysuję ten tekst. W sensie ja zapamiętuję tekst hieroglifami. I nawet tu, jak miałam się nauczyć tego holenderskiego, to też musiałam sobie rysować skojarzenia z polskimi słowami. W związku z tym, tak naprawdę, nauka tego tekstu to, była, to były hieroglify, które ja po prostu sobie w pamięci musiałam odtwarzać, żeby jakby mówić te słowa. Ale z tego, co mówią Holendrzy, którzy słuchali tego, jak ja tam mówię, to że to jest spoko. Że to jest po prostu z, jakby, są w stanie absolutnie zrozumieć, co bohaterka mówi, co jest jakimś osiągnięciem. Także spoko. Zrobiło to na mnie naprawdę duże wrażenie, dlatego chciałam zapytać. Słuchajcie, jest jeszcze taka sprawa. Czy chcielibyście się znowu spotkać na kolejnym planie filmowym? I nie będę ukrywać, że pytam tendencyjnie, bo wiem, że ma powstać trzeci sezon serialu Royst. Tak. tak. ale tam się komuś w ogóle Chyba nie spotkamy. się nie spotkamy w ogóle, natomiast tak. bardzo chętnie zachęcam wszystkich reżyserów, możecie nas obsadzać Dokładnie. dalej. Dokładnie. Bo, bo... ja bardzo chętnie Ja też zagłębia, tak, e, świetnie, teraz jeszcze <laughs> pytanie, które powinnam była zadać dużo wcześniej, ale tak się skupiłam na tych koloniach, że nie zapytałam was o to, e, ponieważ jakby ta powódź tutaj jest e, tak naprawdę trochę pretekstem do tego, żeby pokazać układ dużo bardziej skomplikowanych rzeczy e, i pokazać naprawdę dużo procesów, nie tylko pomiędzy wami, ale w ogóle społecznych. E, chciałam zapytać, jak szukaliście motorów napędowych dla swoich bohaterów i jak wypracowywaliście ich wspólną relację? Znaczy motory, <grymne> <to> <grymne> znaczy, motory napędowe postaci, jakby mm, ma, ma, mam wrażenie, że bardzo często one są wypisane już w tekście. No. To, są, to są cele, do których postać zmierza. One są, powinny być zawsze jakimś takim motorem, mam wrażenie. A tutaj jeszcze dodatkowo mieliśmy taką cudowną możliwość zagrania z dużo młodszą koleżanką od nas. Hmm. Czyli, y, czyli z Blanką Kot, która. Hmm. Ja mam wrażenie, że, że coś niesamowitego było w tym spotkaniu z nią. Jakieś takie. Y, to właśnie było. Znaczy, absolutnie to było spotkanie aktorskie oczywiście, bo gra świetnie. Natomiast nie wiedziałem, skąd ona do końca to wie, jak to, jak, jak, że ona tak to, to gra. No jakby tu chyba trzeba by się zapytać najbardziej Blanki, jak, jak ona czuła w ogóle motor napędowy hmm. do grania z nami. Było niesamowite, ja, ja bardzo często motorem napędowym dla mnie jest, co chyba już jaga wspomniała, czyli odbicie. Piłki zaserwowanej przez kogoś. Znaczy, bardzo często duże rzeczy biorę z planu samego i spotkanie z ludźmi, bo każdy z nas przynosi swoją energię, ale dopiero w momencie zderzenia tych energii dzieje się to, co jest na ekranie. I te energie, właśnie się jakoś tak fajnie uzupełniały i się samo napędzały Mamy wrażenie. Bardzo, bardzo dobrze wspominam tą pracę z tą Blanką, bo, bo ile ona miała 13 lat na wtedy? Ma, ma, ma chyba 13, 13, to miała 12. Nie, chyba mia Czy a miała, może 13? w ogóle ma 15. No ale jak były zdjęcia, to chyba 13 tak mi się tak wydawało. Że jak się były, jakby się zdjęcia odbywało to rok tak. temu, nie? Ona już jest taka duża. No, ale jest mądra, wrażliwa. Ja miałem, ja miałem dużo, dużo tak. scen z nią i miałem takie że to było takie wspaniałe to spotkanie, że, że też trochę inaczej, bo jak spotykasz się z aktorem po szkole teatralnej, wykształconym, dorosłym przede wszystkim, jest też jakaś taka dorosła relacja, znaczy do, relacja dorosłych ludzi, a, a tutaj miałem takie, no, takie ci, ogromne ciepło w sercu mam do niej i to jest takie, no, przyjemność była się z nią spotkać też. Mhm. Ja Jestem trochę zszokowana, kiedy powiedzieliście, że mogła mieć 12 lat, też bym w ogóle nie powiedziała, bo wydaje się osobą bardzo dojrzałą. A z drugiej strony też bardzo dziecinną, też w takim pięknym tego słowa znaczeniu. Nie wiem nawet, jak to inaczej czystą. nazwać czystą? czystą. Tak, chyba bardziej czystą niż dziecinną, ale jest też w tej dziecinności coś bardzo ładnego coś, co tam drży, co widać, że to jest jeszcze dziecko. Nie? I to jest super. I super, że to powiedzieć, że to jest motor napędowy, bo zdecydowanie się z tym zgadzam. No. Jeszcze jedną rzecz wyczytałam o Tobie znowu. Twoja mama była wójtem. Jest, jest ciągle jest. Nie Wójtem, tylko są Toysem Boże. Ale w Szwecji, także. Tak, ale ale <grym> <grym> Bo wątek wysadzania wałów jest czymś, co wszyscy mocno wspominają. Ja się zastanawiałam, czy jakby rozmawiałyście o tamtej sytuacji, na przykład, kiedy mówiłaś o tym projekcie. Naprawdę ten serial jest niesamowity w swojej przykrojowości różnych tematów, które spina pięknie w jedną klamrę. Tak. Nasza pani Sołtys serialowa, czyli Grażynka Bułka, Buła, Bułka? Buła. Grażyna Buła. Nie, Bułka. Grażyna Bułka. Grażyna Bułka. 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 Gra Grażynka, dla nas Grażynka. Grażynka po prostu. Serce kobieta naprawdę też z jakąś taką fantastyczną energią yy, yy, ślązaczki. Ona ma w sobie taki czyn wpisany już w to, w jaki sposób mówi, w postawie życiowej, i to wszystko się przekłada na to, jak ona funkcjonuje wśród ludzi, jak gra. Yy, jest naprawdę to, jak ona, ona jest tam sołtysiną so, so w tym naszym yy, serialu. To jest dokładnie idealnie w Punkt, naprawdę. Moja mama, mimo tego, że jest, moja mama po prostu też ma w sobie taką energię, też ją widzę po prostu na tym traktorze, jak ona jedzie z tą wódką, widzę ją po prostu zbierającą tych ludzi, to tam się wszystko wydarza w tych małych społecznościach, które się same organizują, które mają taką strukturę bardzo wyraźnie zarysowaną, wewnętrzną i to jest szalenie piękne, że te wsie potrafią się tak organizować. W miastach wszystko jest rozproszone, ludzie się nie znają i dużo trudniej byłoby tak naprawdę jakby się skonsolidować. Natomiast tam to wszystko jest i... i, i znaczy, potrzebna była powódź, żeby się w miastach ludzie nagle zbratali w Tak, zbratali, w zbratali. Momencie, to nie? prawda, więc musi, musi, do, dokładnie, dojść do tragedii, żeby tak się wydarzyło, a wsie to mają na wyciągnięcie ręki nawet przy dużo mniejszych, wiesz, wydarzeniach typu dożynki. Festyn. Dokładnie, to. dokładnie, dokładnie. Także Grażynka jest stuprocentową przedstawicielką dokładnie tych samych cech, które ma moja mama jako so, sołtysowa po prostu naszego, naszej wioski. E, może jeszcze tak na domknięcie, bo bardzo długo już Was męczę. E, w... Super męka. E, bo serial w ogóle zaczyna się od planszy, że tak naprawdę jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami, e, a bohaterowie powstali na potrzeby fabuły. Gdybyście tak w skrócie powiedzieli, e, widzą, właśnie, żeby się nie burzyli z powodu jakiejś rzeczy, bo jakby została dla Was napisana w serialu. Nie burzcie się, nie burzcie Że tak nie było. Tak. Nie, tak. No, wydarzenia oczywiście są, y, są zainspirowane y, wydarzeniami, które miały miejsce w tamtym czasie, ale nie jest to, akcja nie jest osadzona dokładnie w tej historii. Historie nie są zdjęte żywcem z tych ludzi, więc to jest tak naprawdę luźno oparte na pewnych ludziach, na pewnych wydarzeniach, które wtedy miały miejsce i zbieżność jest. Przypadkowa. przypadkowa. To, że gram wicewojewodę, to nie znaczy, że są jakiekolwiek cechy wicewojewody z tamtego czasu. Y, też y, tak właśnie. Już to, to, to gdzieś wspomniałem, że mm, opowiadamy o, o, o dość obszernej katastrofie, dość dużej tragedii dla tysięcy ludzi. Um, a w serialu postaci występ, znaczy występ, wystąpi setka może dwusetka, no trzeba pewnie by się zapytać e, kogoś, kto, kto był reżyserem obsady, ile tych osób rzeczywiście było. Znaczy, ta, ta dwusetka nie opowie historii tysiąca czy wielu tysięcy ludzi. Natomiast nasza szansa na to, że połączymy kilka wątków, skumulujemy je w kilku postaciach, będzie taką formą hołdu dla tych wszystkich ludzi. Zresztą tak samo hołdą dla samych miast, bo wiadomo, że nie sam Wrocław spłynął, choćby z tych większych, Kłocko czy Opole, również miały podobne tragedie, ale też tysiące, znaczy tysiące, może nie przesadzam, ale set, setki czy dziesiątki wsi i mniejszych miasteczek i też y, mamy tam takie pomieszane wątki. Jest historia y, o zalaniu zo To zoo zalane zostało w Opolu. My je do, przenieśliśmy do Wrocławia y, właśnie też po to, żeby, żeby troszkę y, zintensyfikować nawet samą fabułę, u, y, też żeby ludzie się dowiedzieli, jak to było wszędzie, a, a nie tylko w samym Wrocławiu, bo to przecież nie o sam Wrocław chodzi. Bardzo wam dziękuję. Wcale nie chcę kończyć. Dla mnie to była wielka, wielka przyjemność i mam nadzieję, że do szybkiego zobaczenia. Dziękujemy Dzięki, bardzo. dziękuję Dziękujemy bardzo.